Witam Cię w kolejnej części kursu GitHub dla inwestorów. W tym module przyjrzyjmy się analizie postępów w kolejnych wersjach release. Dzięki temu dowiesz się, co konkretnie oznaczają te numery wersji oraz w jaki sposób sprawdzać, czy pomiędzy poszczególnymi wersjami w ramach danego produktu coś wydarzyło się i co to tak naprawdę oznacza. Parę słów wstępu o samym wersjonowaniu, a konkretnie o wersjonowaniu semantycznym. Oznacza to tyle, że poszczególne wydania aplikacji mają takie, jak tutaj zaznaczone, właśnie numery i dzięki temu możemy wiedzieć, że postęp prac tak naprawdę ma miejsce i że kolejne wersje podnoszone znaczone kolejnymi numerami coś w sobie zawierają. I taki numer składa się z trzech, że tak powiem, składników. Czytając od prawej strony do lewej, czyli ta ostatnia, najmniej znacząca cyfra, jest ona oznaczana jako wersja patch i ma miejsce wtedy, gdy naprawiasz błąd, nie zrywając kompatybilności z poprzednimi wersjami. Czyli tak naprawdę jest to dosyć mało istotna zmiana, niemniej jednak konieczna do wprowadzenia i jej wprowadzenie oczywiście nie burzy kompatybilności z poprzednią wersją wydaną aplikacji. Drugi numer, czytając od prawej strony, jest to wersja minor, czyli gdy dodajesz nową funkcjonalność, która jest kompatybilna z poprzednimi wersjami. Czyli tutaj w tej wersji już nie tylko naprawiamy jakiś błąd, ale dodajemy nową funkcjonalność, coś nowego do całego projektu. Niemniej jednak projekt ten pozostaje cały czas kompatybilny z poprzednimi wersjami. I następnie najbardziej znacząca cyfra, pierwsza od lewej strony, czyli wersja major, która dokonuje zmian niekompatybilnych z całym API, niekompatybilnych po prostu z poprzednimi wersjami. Także każdy update, każda zmiana do wyższej wersji tej głównej powoduje to, że konieczne jest również zupdate'owanie całego ekosystemu biorącego udział w danym projekcie. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób jest to realizowane po stronie GitHuba, to omówię to dla Ciebie na podstawie projektu Lisk, w którym to podobnie jak we wszystkich innych projektach mamy dostępną zakładkę Release. Ona jest widoczna tak mniej więcej na środku widoku głównego repozytorium. Po wybraniu tej zakładki widzimy poszczególne wydane wersje wraz z datami ich wydania tych aplikacji. Tutaj oczywiście warto zwrócić uwagę, poza tym, że oczywiście teraz już wiesz, co oznaczają poszczególne cyfry, warto zwrócić uwagę na takie kwestie jak przede wszystkim changelog, czyli to historia zmian w stosunku do poprzedniej wersji. Tutaj mamy dostęp do takiego tak zwanego full changeloga i dzięki temu będziemy mieć wgląd w porównanie do tego, czym różni się ta wersja od poprzedniej i do pełnej historii zmian, jakie zaszły w tym wydaniu. Następnie warto zwrócić uwagę na to, jakie issue zostały w tej wersji zamknięte. Tutaj widzimy, że dwie. I kolejna istotna, a tak naprawdę najbardziej istotna kwestia to historia commitów, czyli historia zmian w kodzie, które różnią tą wersję od poprzedniej. I widzimy na przykład, że wersja 2.1.1, że wersja 2.1.2 różni się od wersji 2.1.1 107 commitami. Czyli pomiędzy tymi wersjami, pomiędzy wydaniem wersji 2.1.1 a wydaniem wersji 2.1.2 do kodu tego projektu zostało wprowadzonych 107 zmian i oczywiście wgląd do tych zmian również z poziomu GitHuba mamy. Co ciekawe, tutaj jest taki przykład, specjalnie taki wybrałem, żeby pokazać właśnie sytuację, że pomiędzy wersją 2.1.3 a 2.1.2 tak naprawdę nie zaszły żadne zmiany, nie było żadnych commitów do repozytorium.
Niemniej jednak jest to podbicie tylko tej najmniej znaczącej wersji oprogramowania o kompatybilność właśnie z innym repozytorium tego rozwiązania, a konkretnie do Lisk SDK, gdzie w ramach prowadzonego repozytorium dla Lisk SDK zostały zamknięte dwa issue, które tutaj są podlinkowane. Ma to jednak bezpośredni wpływ na funkcjonowanie biblioteki Lisk Core, którą tutaj właśnie teraz omawiam. Także tutaj najważniejsze rzeczy do zapamiętania to istotność poszczególnych numerów w wersji changelog oraz sprawdzenie tego, czym tak naprawdę te wersje się różnią, ewentualnie jakie issue czy jakie pull requesty zostały w ramach tego konkretnego wydania zamknięte, co umożliwiło właśnie wydanie tej wersji. Także w tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Cię do kolejnej części.